mieście się urodził, tu przeżywał pierwsze miłości, tu zawiązywał przyjaźnie, które przetrwały do dzisiaj. Na tej scenie występował jako dziecko. Nie był znany, a już odnosił sukcesy w konkursach piosenki radzieckiej. Zasłynął jako wokalista Lady Punk, a po wielu latach wydał pierwszą solową, bardzo osobistą płytę, którą zdecydował się zaprezentować właśnie Państwu. Brawo! No i oczywiście nie powinno to nikogo dziwić, bo przecież tutaj ma najwierniejszą, najbardziej oddaną publiczność, na którą zawsze może liczyć. Jak sam... powiedział, ten koncert będzie najtrudniejszy, bo pierwszy i dla ukochanej publiczności. Panie i panowie, Janusz Panas.